W poniedziałkowe popołudnie 26 października do ruchów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerczach Górnych przyjechała Nowa Łódź wraz z wyposażeniem. Ogromnie się cieszę. Październik, koniec roku się zbliża, czekaliśmy na tę inwestycję, długo nią walczyliśmy. Rzeczywiście straże notują duży wzrost wydatków. W roku 2019 to było ponad 3 miliony z środków gminnych, ale także innych podmiotów pozyskanych w tym roku również. Można powiedzieć, że jest to ponad 300% wzrost. Inwestujemy w strażę, bo inwestujemy w swoje bezpieczeństwo. Łódź będzie służyła na Wiśle, ale także w innych akwenach. Została sfinansowana w 50% środków gminy, z 50% środków województwa mazowieckiego, konkretnie samorządu województwa mazowieckiego. Koszt tej nowoczesnej łodzi to ponad 130 tysięcy złotych. Ma ona służyć mieszkańcom, ale także turystom, którzy pływają po Wiśle i czasem potrzebują pomocy i wsparcia. Ale to nie jedyna inwestycja, jeśli chodzi o ochotnicze straże pożarne na naszym terenie. Już wkrótce OSP Stanisławice ma otrzymać nowy wóz, którego zakup został dofinansowany kwotą 650 tysięcy złotych. Gmina pozyskała też prawie 150 tysięcy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na instalacje fotowoltaiczne. Pięć jednostek dostało dotację w wysokości 90% kosztów inwestycji, czyli prawie po 30 tysięcy. 10% dołożymy my jako gmina, czyli kolejne 3 tysiące i w tym roku zrealizujemy na pięciu jednostkach a dzięki temu zaoszczędzimy kilkadziesiąt tysięcy rocznie, które będziemy mogli przeznaczyć na sprzęt i szkolenie dla strażaków. Instalacje fotowoltaiczne powstaną w OSP w Samwodziu, Nowej Wsi, Brzeźnicy, Ryczywole i Stanisławicach. W poniedziałkowym odbiorze nowej łodzi dla druhów ze Świerży uczestniczyli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami, sekretarz urzędu, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, radni Rady Miejskiej ze świeży Ewa Malec i Marcin Ogórek.